orphan. Your idea, our job, your tattoo. Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji. Czołem brygada, Karol Garnysarz z tej strony. No już godzinę dzielą nas od XTB KSW Epic, czyli nowego pomysłu od KSW. Jest to odpowiedź na światowy trend, czyli łączenie MMA z boksem, jeśli chodzi o main event, bo oczywiście główne danie tego wieczoru to starcie Tomasz Adamek kontra Mamek Khalidow, ale mamy oprócz tego też turniej, starcia w kimonach, starcia na zasadach Pride'u, starcia bez zasad, ostra mucka, więc naprawdę będzie się działo na tej karcie. Sprawdźcie, bo już za moment zobaczycie, jak typowali moi goście, na kogo stawiali w main evencie. Ja powiem szczerze, bardzo zacieram ręce na to, że w taki sposób właśnie KSW odpowiada na to, co dzieje się na świecie, że zestawia ze sobą Tomasza Adamka i Mameda Khalidowa w pojedynku bokserskim w klatce, więc jest to coś nowego, czego jeszcze nie było w światowym sporcie, bo zazwyczaj te pojedynki czy Jake'a Paula z byłymi lub aktualnymi zawodnikami MMA odbywały się w ringu. Tak teraz starcia, czy wcześniej Tyson Fury z Francisem Ngannou, również na zasadach bokserskich sankcjonowany był ten pojedynek też przez największe pięściarskie federacje. Teraz mamy inną sytuację. Teraz ta walka odbędzie się w klatce KSW na dystansie 6 rund. Dla mnie zdecydowanym faworytem tego pojedynku jest Tomasz Adamek, ale jak wiemy, może wydarzyć się wiele. Tomek prawie 6 lat nie występował w ringu, mimo że dobrze się prowadzi i wygląda na naprawdę bardzo dobrze przygotowanego, to ta przerwa może mieć kolosalne znaczenie. Mamed Khalidow, 3-4 lata młodszy, ale tak naprawdę cały czas w gazie, cały czas regularnie walczący na galach KSW, więc tutaj ten aspekt może mieć duże znaczenie w tym pojedynku. Powiem szczerze, moi goście, których zaraz usłyszycie, mieli różne zdanie. Jedni stawiali na Mameda, drudzy stawiali na Tomka. Dla mnie 70-30 faworytem jest Tomasz Adamek. Nie wierzę też w to, co mówią kibice, że ten pojedynek będzie sześciorundowym sparingiem, bo zarówno jeden, jak i drugi to prawdziwe legendy i ich charakter, który wypracowali sobie przez te wszystkie lata walcząc, czy to w klatce, czy w oktagonie, czy w ringu, na pewno zadziała i do ostatniej tutaj kropli krwi będą chcieli dać fenomenalne widowisko swoim kibicom. Kibicom, którzy będą oglądali to na żywo w hali, ale również tym, którzy wykupią pay-per-view, bo jutro gala KSW Epic w systemie pay-per-view. Jest to event poza tą ligą dla Viaplay, poza tymi 12 galami, które są w ramach abonamentu. Jutro oglądamy w pay-per-view. Ja zapraszam serdecznie też na wywiady, które zrobiłem na ważeniu, a teraz posłuchajcie moich gości. Ponieważ walczą w specjalności stricte pięściarskiej, jednak ostatecznie wygra Tomek, chociaż spotkałem się też z opiniami, że jednak Khalidow zajedzie Tomka, bo Tomek miał zbyt długi rozbrat, ale przykłady Bernarda Hopkinsa, czy choćby George'a Foremana pokazują, że wiek nie jest aż tak istotny. Tomek jest na tyle dobrym pięściarzem, że powinien sobie mimo wszystko w tej walce, przy całym szacunku dla Mameda, akurat w specjalności stricte pięściarskiej poradzić. Boks kontra MMA, twój typ? Mamed. Mamed dlaczego? Mamed dlatego, że jest to klatka, Mamed jest niekonwencjonalnym zawodnikiem, który będzie bardzo niewygodny dla Tomka, więc no to będzie moim zdaniem pojedynek może nie taki super ekscytujący, jeżeli chodzi o to, co się tam będzie działo. W pierwszych rundach myślę, że gdzieś Mamed może dystansować, bo na pewno nie byłoby to mądre wchodzić w pół dystans, bo to można bardzo mocno przyjąć. Więc moim zdaniem po prostu wypunktuje, jest to klatka okrągła, nie zagoni go Adamek w żaden róg i wydaje mi się, że tutaj bardzo mądrze zawalczy Mamed i to wygra. No ale tak jak powiedziałem, to jest boks, to jest gość, który kurde zrobił wszystko, co mógł w boksie, a jak mówił o Adamku, także obstawiam go. Mówię, gdyby były małe rękawice, wtedy bym zastanowił się, być może bym strzelił Mameda z racji tego, że mógłby wykorzystać nawet ten boks pod MMA właśnie w małych rękawicach, nie? Bo Tomek jest, no jest ułożonym zawodnikiem, który bił się już nie z takimi zawodnikami jak Mamed Khalidow, bił się z takimi koniami po 120 kilo, którzy naprawdę potrafią uderzyć i mają czym uderzyć, a tutaj sądzę, że no nie będzie tak, jak Khalidow by sobie życzył. Sądzę, że Tomasz Adamek na punkty. Jestem ciekawy, jaką lekcję i jakie pułapki zostawił Mamed Khalidow, a jestem ciekawy po 6-letniej przerwie, jak Tomek Adamek pokaże się z tej strony. Myślę, że te duże rękawice będą preferować Tomka Adamka, ale no liczę na jakiś geniusz Mameda, chociaż jakby to były małe rękawiczki, to bym postawił na Mameda, a tutaj będę stawiał na Tomasza Adamka. To doświadczenie bokserskie Adamka zrobi robotę. Khalidow
Khalidow jeszcze nigdy w swojej karierze nie walczył z takim zawodnikiem jak Tomek Adamek, który jest tak szybki na nogach, który ma tak świetny lewy prosty i myślę, że to będą narzędzia, które dadzą Tomkowi Adamkowi zwycięstwo w tej walce. Zdecydowany faworytem jest na pewno Tomasz Adamek, tak, ale będzie na pewno niekonwencjonalny styl Mameda, jednak jest inny troszeczkę boks w MMA niż w stricte zawodnikiem bokserskim, więc to może Tomka zaskoczyć, ale finalnie wydaje mi się, że jakby no, boks powinien być górą. Miałem przyjemność sparować nieraz, nie dwa, z zawodnikami MMA i tak jakby boksującymi dobrze i wiem, jaka to jest przepaść, więc nie myślę, że takie szanse, tak 80-20 to jest maksymalnie oczywiście dla Tomka. I zapraszam też jutro na kanał, bo na pewno będzie się działo. Działo się w klatce, ale też działo się w media roomie. Karol Garncarz, dzięki. Orphan, your idea, our job, your tattoo. Best Fuel, twój klucz do szybszej regeneracji.